Witam Was po raz kolejny. Tym razem znowu robimy Urgent Quest. Jest to Urgent Quest na Blangongę. Ja tutaj przyszedłem akurat moim trzecim kontem. Jest to mój wspaniały łucznik. Co byśmy tu mogli wziąć? Na pewno wezmę Ration. Mam wypełniony ekwipunek, ponieważ myślałem, że trzeci Urgent Quest będzie na Tigrexa i zabrałem sobie masę takich niepotrzebnych itemów. Tego chyba. Aha, dlaczego? Ale wiem. Ten. O, na przykład jak Flash Bomb, Traptole, jakieś tam przeróżne. O, na przykład Power Seed i Armor Seed, bo myślałem, że naprawdę pójdziemy na tego trudnego tutaj, a tu się okazuje, że nie. Ration. Discardujemy, tak. Chciałbym mieć po prostu mapę. Już na niego leci. Mój ekwipunek to jest ekwipunek podstawowy. To znaczy tak, mam dość dobrą zbroję, z tym, że ona jest na pierwszym poziomie. Może wam ją pokażę. To jest Butterfly. Możecie ją łatwo zrobić, wystarczy, że ulepszycie na max swój pokiewnicz i tam będziecie łapać potrzebne wam chrząszcze. Oraz, że na Gathering Hall pójdziecie na misję na wulkanie, gdzie możecie znaleźć Herkudome chyba. Na pewno, kiedy będę nagrywał jakiś film z właśnie wulkanu, to pokażę wam, gdzie go można zdobyć. Nie musicie robić żadnej misji. Wystarczy, że pójdziecie tam po prostu i nie wiem, możecie nawet kinąć. Za to mam też Sonic Bow, który można bardzo łatwo zrobić sobie z chrząszczyków, jest na pierwszym poziomie. Okej, lecimy na to. Z tą obstawą mogę mieć niezłe problemy. Ale myślę, że dam radę. Dlaczego nie przyszedłem tutaj swoim kontem jamnik.pl? Ponieważ gram na kilku kontach i chciałbym wam je pokazać. Oczywiście armor system. Jak to się stało? Drugi agent. Nie mogę też używać aktualnie potionów. Muszę poczekać, aż ta aura mi po prostu zniknie. Martwię się trochę o tą staminę, bo jednak jestem archerem. Okej, no. Bądź co bądź, aura mi zniknęła. Thank you.
Szkoda, że nie ma ognistego łuku, bo on ma bardzo dobry atrybut na Blangongę. Na pewno chcę uciec na jakąś inną lokację. O, ale mi ta stamina strasznie spada. Długo będę mógł uderzać tylko z bliska, dlatego chcę jak najbardziej wykorzystać. To, że mam jeszcze tą staminę. A ja ją biję bez jakichś tam cuttingów? Jak to jest? Nie mam pozją cutting, no spraszam. Może tym, jak już bijemy się prądem, to bijemy się prądem do końca. Już widzę, że mam fatalną staminę. Już zmienimy teraz na te zbliżeniowe. Ten cutting działa na tej zasadzie, że im bliżej jestem, tym większe obrażenia on otrzyma. No tylko to jest miecz obusieczny, bo im bliżej jestem, tym teoretycznie mogę łatwiej otrzymać obrażenia. Mam jeszcze power cutting, ma pewno mi się przyda. Tylko czy ja go zdążę założyć tak bezpiecznie. No, on jest słaby strasznie.
Skoro jest słaby, no to ja lecę. On chyba też, jak wszystkie będzie zasypiał na lokacji numer 3. Ja go nie zaznaczyłem sobie. Ale mamy tutaj szok trap. On na pewno się w niego łapie. Biegniemy na lokacji numer 3 i za chwilę złapiemy Plangungę. Biegniemy. Biegniemy. Naprawdę nie przewidziałem tego, nie pomyślałem o tym, że w tym ekwipunku nie będę miał tutaj praktycznie żadnej staminy, bo przecież chłód odbiera nam ją. Plangunga gdzieś tu już powinna być. Jest. Może mnie zaatakuje, to by było dobre. Nie musicie trankować jej, kiedy jest w pułapce. Możecie ją trankować z dwa razy, na przykład kiedy w niej nie jest, a później uderzyć ją raz trankiem, kiedy w nią wpadnie i na pewno ją złapiecie. Ok, obiektyw clear. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia, do następnego.